Pigułka, szczepionka, niewidzialny skalpel. Poszukiwanie cudownego leku na raka trwa. Onkolodzy starają się przechytrzyć chorobę, w tym czasie Fundacja Rack'n'Roll pomaga przejść przez raka pacjentom i ich bliskim. Aby zrozumieć pracę i ogromny dorobek naukowców i lekarzy, zaprosiliśmy do studia profesora Janusza Siedleckiego, wieloletniego kierownika zakładu onkologii molekularnej i translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Do lat 70. medycyna zajmowała się doskonaleniem trzech podstawowych narzędzi, którymi dysponuje lekarz: chirurgii, naświetlania i chemioterapii. I rzeczywiście uczyniliśmy coraz więcej, bo w radioterapii powstało co najmniej kilka, jeśli nie około dziesięciu, różnych modyfikacji, które pozwalają nam osiągnąć lepsze rezultaty. Bardziej precyzyjnie napromieniowano. Szukaliśmy nowych związków chemicznych, które będą się nadawały. No tutaj ogromny był postęp, no ale on w końcu w latach 70. się zatrzymał. Ale prawdziwą rewolucję przyniosło dopiero zrozumienie, że rak nie jest jednorodny, tylko składa się z wielu różniących się komórek. Ostatnie pół wieku oznacza prawdziwą rewolucję w rozumieniu, jak powstaje rak. W latach 70. zaczęły być prowadzone równolegle do tych wszystkich prac związanych z procesami leczenia próby takiego zrozumienia, co to jest ten nowotwór i na czym to polega, dlaczego on jest taki śmiercionośny. Przyglądać się głównie mechanizmom powstawania tego procesu nowotworowego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy opanowaną tą wiedzę w 20%, 25%. Dziś opowiemy, jak zmieniały się metody leczenia od najprymitywniejszych operacji po najnowsze trendy. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak powstaje rak, posłuchaj naszego odcinka pod tym tytułem. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Raken Talk Fundacji Raken Roll. Jak się widzieliśmy trochę ponad rok temu, to ustaliliśmy, że pan profesor nie jest lekarzem, ale zajmuje się nowotworami. Tak, taka jest prawda. Od 50 lat pracuję, ponad 50 lat już teraz, pracuje w Instytucie Onkologii i zajmuje się czymś, co należałoby określić biologią molekularną. Nowotworu, czyli jak powstaje w rzeczywistości, jak powstaje nowotwór. No więc jak widzieliśmy się rok temu, był pan jeszcze kierownikiem zakładu, teraz już jest pan po jubileuszu i też po oddaniu sterów. Tak, młodemu człowiekowi, który mam nadzieję, mnie zastąpi i będzie dalej prowadził ten zakład z dużymi sukcesami. Ale ja mam pytanie, bo pół wieku minęło. Czy pan jest zadowolony z tego, gdzie my jesteśmy w tej. Walce, w tutaj w cudzysłowie z rakiem, gdzie my tutaj zmagamy się z nowotworami, to chyba nie jest kwestia mojego zadowolenia, bo ja mogę uznać, że moja kariera naukowa była całkiem przyzwoita i być zadowolony z jej przebiegu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się mają sprawy związane z nowotworem, z procesem powstawania nowotworów, a potem z próbami, Leczenia tych nowotworów, no to oczywiście, że jesteśmy w gąszczu, który tak naprawdę zaczyna się powolutku, powolutku odsłaniać. Wychodzimy na taką malutką polankę, na której coś tam widać na horyzoncie. Być może znajdziemy jakąś dróżkę, którą będziemy się mogli posuwać. Zresztą takich pojedynczych, malutkich dróżek jest chyba dużo więcej. A czego najważniejszego dowiedzieliśmy się w ciągu tego pół wieku? Myślę, że te pół wieku to jest tak w skali tego, co my wiemy o nowotworach, to jest stosunkowo, jakby to powiedzieć, niedużo. Ale to jest taki okres, w którym się właściwie 95% tej całej wiedzy Skumulował, czyli można by powiedzieć, że przez te 50 lat naprawdę ogromnie dużo się zmieniło. Przede wszystkim zrozumieliśmy, w jaki sposób powstaje nowotwór. Jak zrozumieliśmy, w jaki sposób powstaje nowotwór, no może nie powinienem być taki zarozumiały i mówić, że już wszystko wiemy, ale wiemy wystarczająco dużo, żeby próbować wprowadzać taką Personalizację procesu leczenia. I to myślę, że otwiera całe pole, że tak powiem, do dalszych działań medycznych. I jeszcze raz chcę podkreślić, ja nie jestem lekarzem, jestem naukowcem zajmującym się badaniami nad przyczyną powstawania nowotworów i próbą pokazania, co może być dobrym kierunkiem. Aby usprawnić proces leczenia, przypomnę słuchaczom, że widzieliśmy się właśnie ponad rok temu i opublikowaliśmy odcinek pod tytułem: Jak powstaje rak? Puszczę fragment, samą końcówkę tego odcinka. Staramy się tą naszą wiedzę na temat tego przekuć w substancje, które będą pozwalały nam lepiej leczyć rak. Na przykład nauczyliśmy się hamować czynność czynników wzrostu. Podajemy to jako pastylkę, czyli. Dajemy inhibitor tego czynnika wzrostu i ten proces zostaje zahamowany. Wspomniał Pan, że istnieje już jakaś pastylka, którą możemy, pigułka, którą możemy wziąć i kontrolować ten wzrost raka. Dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać właśnie o tym, jaką drogę przebyliśmy w tym leczeniu raka, w walce z rakiem, w zahamowywaniu wzrostu raka. Może powiedzmy, co jest w naszym tym instrumentarium teraz? Chemioterapia? To nie można tak chyba powiedzieć, dlatego że my staramy się, żeby ośrodki, w których leczy się nowotwory, były ośrodkami posiadającymi całe spektrum narzędzi, które mogą służyć do tego, żeby wyleczyć chorobę nowotworową. I to jest zarówno chemioterapia, Czyli leczenie różnymi inhibitorami procesów metabolicznych. To jest radioterapia, która polega na uśmiercaniu komórek przy pomocy ogromnej ilości energii dostarczanej do tej komórki za pomocą promieniowania jonizującego. To jest wreszcie korzystanie z pewnych biologicznych procesów. U innych organizmów, na przykład produkujących toksyny, które możemy dołączyć do jakiegoś nośnika i próbować wykorzystać taki konstrukt do tego, żeby utworzyć coś, co będzie uniemożliwiało dalszy rozwój. I wreszcie wykorzystanie naszych naturalnych możliwości. Jakie nam nasz organizm daje, czyli system immunologiczny, i w ten sposób uczulić powtórnie nowotwór, który w międzyczasie właśnie zakrył się, schował się, że tak powiem, za odpowiedzią, że on jest dobry, ale możemy właśnie odsłonić tą jego rolę i powiedzieć: Nie, 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 my już wiemy, że ty jesteś oszustem, i my teraz ciebie wyłączymy i zobaczymy, jak ten system sobie dara. Także jest dużo tego. A to, że w ciągu tych 50 lat to przeszliśmy prawdziwą rewolucję, to proszę sobie wyobrazić, że pierwsze informacje o nowotworze pojawiają się około 3000 lat przed naszą erą. Egipski lekarz opisał guz u pacjentki. Mniej więcej 2,5 tysiąca lat później. Grecki lekarz wytworzył nazwę. Od tego czasu mówimy o onkologii, mówimy o raku. Pierwotnie rak zresztą miał oznaczać kraba, który się bardzo szybko porusza, a nie raka, jak to przerobili u nas. No ale już tak zostało, jak zostało. Do XVIII wieku, czy tam może powiedzmy także w średniowieczu, w takich latach 1600, zaczęliśmy patrzeć, jak to wygląda taki rak w organizmie, bo można było zrobić autopsję. Otwierając, po otwierając. Prostu tak. Tylko, że to wszystko były takie działania no, na półlegalne albo całkiem nielegalne. Między innymi Leonardo da Vinci przeprowadzał tego typu eksperymenty, patrzył jak wygląda ciało ludzkie, dokładnie rysował potem je, bo nie było przecież innych sposobów rejestracji, trzeba było narysować to, co się widziało. No, ale to powszechne też przekonanie, że rak to jest coś, co trzeba tam wyciąć, po prostu to, fizycznie to, usunąć. To przekonanie to jest dziś. przekonanie, które podał właściwie taki szkocki lekarz w XVIII wieku, który powiedział, że jeżeli cokolwiek można wyciąć, to należy wyciąć. I to jest najlepszy sposób na leczenie nowotworu. No dzisiaj wiemy, że to w dalszym ciągu jest prawdziwe. Im więcej wytniemy nowotworu, tym jest lepiej dla pacjenta. Niestety nie zawsze to jest możliwe, prawda? I wtedy trzeba skorzystać z innych sposobów leczenia. Tak naprawdę to pierwsze próby zastosowania związków chemicznych do tego, żeby zabijać komórki nowotworowe, pochodzą z pierwszej połowy XX wieku, czyli to w ogóle chwilka. Jeżeli tam było prawie 3000 lat, 3000 to trzeba odjąć jeszcze tą część o tej naszej erze, prawda? lat. to jest około lat 1000. Prawie. Około tysiąca lat wcześniej niż ten zerowy teoretyczny rok, no to naprawdę te 50 lat, które w tej chwili, to wydaje się mgnienie oka. A jednak to jest ogromne, jeżeli popatrzymy się na to, jak byli leczeni pacjenci na samym początku XX wieku i 50 lat później, czyli w latach 50, kiedy większość z nas już, że tak powiem, działała. Była na tym świecie. Ja jeszcze jest... nie byłem. No dobrze, <śle> ale ja już Ale byłem. większość pacjentów. <śle> tak, większość pacjentów była. Także to jest nieprawdopodobny postęp, jaki został dokonany, a on jest związany z rozwojem nauki na temat właśnie nowotworów czyli tym, czym między innymi ja też staram się zajmować w dalszym ciągu. Czyli szpital, który leczy pacjentów onkologicznych, ma całe instrumentarium, tak jakby. Tak. Przy tym stole operacyjnym siostro skalpel, siostro inny skalpel, siostro jeszcze inny skalpel. No tak, jeżeli tak na to patrzymy, to rzeczywiście tak jest. To znaczy, my mamy takie ambicje, żeby pacjent, który przychodzi do nas, mógł być leczony wszystkimi możliwymi metodami. Niestety to nie jest jeszcze wszędzie, dlatego że w większości tych, poza zabiegiem chirurgicznym i prostą, chemioterapią, właściwie dalej już nie mamy niczego w instrumentarium. Do tego, żeby można było, no, jeśli nie wyleczyć, to ograniczyć skutki nowotworu, potrzebny jest tak tzw. comprehensive cancer center, czyli jednostka, która posiada wszystkie możliwe do dyspozycji środki do leczenia lub ograniczenia szkody wyrządzanej przez nowotwór. Czy możemy powiedzieć, że... Niektóre metody jednak odchodzą do lamusa albo są rzadziej używane, a nowe metody wypierają popatrzył je. popatrzył się na przykład na raka piersi u kobiet, tak zwany zabieg Alsteda, to jest mastektomia, czyli usunięcie piersi. Początkowo usuwano tylko piersi, potem wszystko inne, co jest węzły chłonne. Potem nawet kości. Operacje były okaleczające w sposób nieprawdopodobny, ale zastosowane było to powiedzenie, że jeżeli coś jest możliwe do wycięcia, to należy to wyciąć. I dzisiaj tego tak nie robimy. Dzisiaj przeprowadzamy zabieg resekcji guza, a następnie sprawdzamy tylko, czy to rzeczywiście jest nyża po nowotworze, czy ona jeszcze zawiera komórki nowotworowe. Jeżeli jeszcze zawiera, to Stosujemy inne metody, na przykład naświetlanie, prawda? Żeby zabić tą resztę, która gdzieś rozproszyła. Jeszcze nie stanowi poważnego zagrożenia, ale w przyszłości może. Dlatego zabijamy to różnymi metodami albo przez dodatkową chemioterapię, albo przez radioterapię. I w ten sposób uzyskujemy, jakby w cudzysłowie, sterylnego w stosunku do raka obszaru. To już stwarza ogromne nadzieje na to, że. Taki pacjent, czy taka pacjentka mogą być wyleczeni. Właśnie słyszymy coraz więcej o tych bardzo precyzyjnych zabiegach chirurgicznych. Nie wiem, czy to jest fachowo powiedziane, jeśli odnosimy się do, do właśnie naświetlania, przychodzą takie informacje dające naprawdę ogromną nadzieję, nie wiem, na ile to jest powszechnie zastosowane. Na przykład, Mateusz Spałek właśnie w tym roku dostał. Nagrodę polityki za właśnie promowanie tej metody, która pozwala na jeszcze precyzyjniejsze celowanie właśnie w komórki, w konkretne miejsca. To jest przyszłość? Tak to będzie wyglądało? Prawdopodobnie to już tak wygląda. To znaczy, może nie zawsze dysponujemy aktualnie takimi możliwościami, ale to już powinno tak wyglądać, dlatego że mamy różne terapie, które może zacznijmy troszkę to uporządkować. To, co do tej pory, no powiedzmy do tych 50. lat XX wieku mieliśmy w naszym instrumentarium, to było właściwie chirurgia i to wszystko. Nic więcej nie było. No może nie do 50. lat, tylko do powiedzmy sobie 20, -tych, 30., -tych, czyli jeszcze do przedwojen. W czasie wojny okazało się, że niektóre substancje, które były używane do zabijania ludzi, gaz musztardowy czy coś w tym stylu, mogą być wykorzystane również do zabijania komórek rakowych pewne związki to z kolei taki amerykański naukowiec który się nazywał Haber, kliniczny onkolog, czyli chemioterapeuta, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale w gruncie rzeczy wtedy jeszcze nie istniało takie nie istniała taka branża, taka nazwa dla tego co oni robili. Wykorzystał pochodne flawonoidów, żeby leczyć ludzi. To rozpoczęło tą erę chemioterapii. Równolegle rozwija się radioterapia wtedy kiedy się pojawia, jak pan wie, nawet Maria Curie-Skłodowska używała promieniowania do tego, żeby osiągnąć cel. Sama zresztą umarła z tego powodu, bo... Nieumiejętnie się posługiwała. Nie tym. wiedziała jeszcze. Ja bym tak nie nazwał. Ja bym to powiedział, że nie była świadoma tego, że to również... Zresztą wiele ludzi nie było świadomych. Robiono zabawki, w których były źródła promieniowania. Robiono różne rzeczy. Na przykład wskazówki w zegarkach, które fosforyzowały, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka jest znana historyjka o tym, że w fabryce, w której robiono, ja już nie pamiętam co, ale jakiś element taki elektroniczny, do którego wykorzystywano substancje promieniotwórcze, a panie, które to robiły, robiły to przy pomocy takiego pędzelka, i żeby się te włosy w pędzelku dobrze układały, to one śliniły ten pędzelek do uzbrały. I potem się okazało, że miały ogromny nowotwór w, w jamie ustnej. E, jamie ustnej tak. no, zanim się wszyscy zorientowali, że tego tak swobodnie nie można stosować, to to było tak używane. Nikt po prostu w latach dwudziestych nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji pracy z izotopami czy z elementami promieniotwórczymi. Ale powoli, powoli zaczęliśmy się tego uczyć i zaczęliśmy stosować sensownie, że tak powiem. Promieniowanie, starając się jednocześnie nie powodować tego, że lekarz również jest narażony. na Te osoby, które otrzymały jakąś dawkę promieniowania, były najczęściej izolowane w specjalnych pomieszczeniach, i chodziło o to, żeby nie narażać personelu i innych chorych na działanie promieniowania, bo jak się okazało, promieniowanie również uszkadzało nasz materiał genetyczny, a jak pan pamięta z poprzedniej naszej rozmowy, Uszkodzenie materiału genetycznego jest głównym powodem imikacji profesu nowotworowego. Tak. Czyli mieliśmy te dwa narzędzia, wycinaliśmy raka, lub go. Tak, no, w naświetlaliśmy. Połowie, można by tak powiedzieć, w połowie lat 50. mieliśmy właściwie do czynienia z trzema możliwymi sposobami leczenia, a mianowicie chirurgią, ale już nie tą taką drastyczną chirurgią następnie promieniowaniem jonizującym i chemioterapią. Wszystkie te trzy sposoby właściwie opierały się o jedną prostą zasadą: zabić. Zabić komórki nowotworowe. W ten sposób po zabiciu komórek nowotworowych usunąć je z organizmu i to dawało perspektywę wyleczenia. Oczywiście, ponieważ nie było dobrych metod, Testowania, czy na pewno dobrze, i na pewno wszystko wycięliśmy, czy na pewno wszystko zostało zniszczone przy pomocy promieniowania lub chemioterapii, ale mieliśmy już te trzy. I problem polegał na tym, żeby takie doskonalić, aby w maksymalny sposób uprościć proces leczenia i jednocześnie uczynić go takim, który doprowadzi do wyleczenia lub takiego ograniczenia, które pozwoli temu. Pacjentowi żyć. Czy to czyli, oznacza, że my przez ostatnie pół wieku, czyli w większości Pana kariery, zajmowaliśmy się głównie w poprawą tych poprawą trzech tych metod. metod? I rzeczywiście uczyniliśmy coraz więcej, bo w radioterapii powstało co najmniej kilka, jeśli nie około dziesięciu różnych modyfikacji, które pozwalają nam osiągnąć lepsze rezultaty. Bardziej precyzyjnie napromieniowano w ten sposób czyniąc mniejszy efekty uboczne, prawda. Czyli te zdrowe organizmy, które też jak się napromieniowało początkowo, to też były uszkadzane, a uszkodzenia no to, Znowuż już powtarzam, to jest główna to przyczyna jest dalsza, tak. dalsze dawanie. Coraz lepsze związki. Do... Szukaliśmy nowych związków chemicznych, które będą się nadawały. No tutaj ogromny był postęp, no ale on w końcu w latach 70. się zatrzymał. Właściwie dalsze, to, co rzeczywiście się zmieniło, poza wyborem oczywiście nowych jakichś chemioterapeutyków, to było związane z faktem, że zrozumieliśmy, że nowotwór nie jest jednorodny nie jest zbudowany z wszystkich takich samych komórek. Jedne są zmienione w ten sposób, drugie są, ale zawsze mają ten fenotyp nowotworowy. I wtedy zaczęliśmy używać mieszanki. Bo jeden niszczył lepiej te komórki, drugi niszczył lepiej inne komórki. Ale Więc cały czas w ramach tej samej logiki. Ale ca cały czas w ramach tej samej idei. To znaczy te trzy metody w latach 70. zaczęły być prowadzone równolegle do tych wszystkich prac związanych z procesami leczenia próby takiego zrozumienia, co to jest ten nowotwór i na czym to polega, dlaczego on jest taki śmiercionośny. Zaczęliśmy przyglądać się głównie mechanizmom powstawania tego procesu nowotworowego. I to jest to, o czym ja mówiłem poprzednim razem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy opanowaną tą wiedzę, powiedzmy sobie w 20%, 25%, tak? Z grubsza rzecz biorąc, wiemy o co chodzi i jakby to można było ugryźć. Natomiast no, brakowało nam pewnych narzędzi, które pozwalałyby powiedzieć, dlaczego u tego samego człowieka, czy może u różnych ludzi, ta sama choroba ma nieco inny przebieg. Dlaczego jednemu nie potrzeba dawać dodatkowych chemioterapeutyków, a drugi musi, żeby ten nowotwór został lepiej zniszczony. No i okazało się, że. Są różne mechanizmy w naszych komórkach, które nie zawsze potrafią być dobrze wykorzystywane przez cały system walczący z nowotworem. Poznaliśmy te procesy metaboliczne, zaczęliśmy myśleć o tym, no dobra, a co się stanie, gdybyśmy na przykład zahamowali przebieg tego procesu? No i zaczęto prowadzić tego typu tak zwane translacyjne badania i okazało się, że one pokazują, że nie można wymagać od tego, żeby pewne związki chemiczne lepiej działały u jednych, a gorzej u drugich. Co to znaczy nie można pozwolić? To znaczy, że one są związane z pewnymi właściwościami, które te organizmy mają. Jeżeli tak jest, no to trzeba wziąć z tej puli ogólnej pacjentów, tylko tych, którym ten proces zahamowanie jakiegoś konkretnego procesu pomoże. Tutaj zaczęliśmy hamowanie różnych szlaków metabolicznych. Czy ja dobrze rozumiem, że zamiast patrzeć tylko na ten nowotwór jako taki wycinek i nam się wydawało, że teraz my ten nowotwór jesteśmy w stanie konkretną substancją. To jest tylko kwestia doboru substancji zabić. Teraz patrzymy na cały organizm ludzki i patrzymy w jakim otoczeniu jest ten nowotwór? Co sprawia, że on w ogóle może się rozrastać i patrząc na te warunki całego organizmu? Z grubsza rzecz biorąc, ma pan rację i zaczęliśmy po prostu te procesy hamować, które przebiegają w normalnym naszym organizmie, które są potrzebne, żeby ten organizm wykonywał swoje zadania metaboliczne, prawda? Różne były podejścia. My to wszystko możemy określić jako metody biologiczne, prawda? One w jakimś sensie. Nam usprawniły proces leczenia, a chyba to, co dało nam najwięcej, to jest coraz lepsze zrozumienie, w jaki sposób powstaje nowotwór i w jaki sposób można te substancje wykorzystać do tego, żeby leczyć pacjenta. Jednocześnie cały czas idzie ten drugi nurt, to znaczy chemioterapia, radioterapia. One się cały czas rozwijają i coraz lepsze wyniki dają. No to dlaczego? By nie połączyć te metody ze sobą, prawda? I nie zastosować takiego. I tutaj dochodzimy do czegoś, co zaczynamy nazywać dzisiaj tą terapią spersonalizowaną, bo dla każdego pacjenta trzeba coś innego. Stwierdziliśmy na przykład, że w jakimś nowotworze mamy uszkodzenie w jednym z elementów, on się nazywa K-RAS, to jest kinaza, czyli enzym, który fosforyluje. A jak wiemy, białka, które są produkowane w naszym organizmie, czyli produkty genów, to są właśnie białka, i teraz, żeby one były aktywne, to trzeba je ufosforylować. Wobec tego, jak jest enzym, który się nazywa karas, i który jest enzymem, który potrafi fosforylować, no to jeżeli on jest uszkodzony i swojego. Nie pełni swojej funkcji. Nie pełni swojej funkcji. Nie generuje tych białek. Tak, no to w takim razie wykorzystajmy to, prawda? I dajmy inhibitor tego, i wyłączmy w ogóle ten cały proces. Jeżeli on jest tak uszkodzony, że on nie dość, że jest uszkodzony, to jeszcze przez to uszkodzenie ten enzym permanentnie wykonuje swoje zadanie, a może tylko wtedy, kiedy to białko jest potrzebne w organizmie. Bo jak nie jest, to tam jest taki drugi enzym, który się nazywa fosfataza, który zdejmuje te grupy fosforanowe i on już nie może swojego zadania wykorzystać. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, komórka przestaje spełniać swoje zadanie, wyłączyła wszystkie swoje hamulce, zaczęła... No nie wszystkie, tylko troszeczkę. No, ale jakiś hamulec wyłączyła o. i działa, produkuje jakiegoś rodzaju substancje, które bez kontroli, których organizmy, nad którymi nie panuje Utraciliśmy kontrolę nad tym, co on robi. I my podajemy substancję, która powoduje... Wyłączamy tą funkcję tej komórki. Tak. W ogóle nie będzie już tego robiła. Będzie robiła wszystko inne do tej Albo w drugą stronę. Będzie albo robiła. Włączamy, właśnie. Jakąś albo funkcję. będzie się dodawało jakiś inhibitor zewnętrzny, który hamuje te złe procesy, które ta komórka przez mutacje w tym genie wykonuje. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Różnie to bywa. To, co jest potrzebne po prostu. To są niesamowite osiągnięcia badań, też genetycznych. Tylko, że Czy do tego Czy to będzie duży przeskok? To jest ogromny przeskok, ale. Aby on się uzewnętrznił, to jeszcze musi zajść jedno. Ponieważ, jak powiedziałem, podawanie jakiejś substancji nie zawsze powoduje efekt dobry, czasami zły. Wobec tego trzeba rozdzielić tą grupę osób, pacjentów, na tych, dla których zastosowanie tego inhibitora spowoduje wyłączenie tego złego genu, a w innych, żeby odwrotnie, wymusić tą aktywność. I teraz, jeżeli my chcemy tego. Inhibitora użyć, żeby zahamować ten proces, no to wyławiamy te elementy, te komórki czy ten typ nowotworu, w którym są te uszkodzone. I okazuje się, że to funkcjonuje. Jeżeli pan weźmie teraz sobie na przykład, zrobi taki eksperyment, to okazuje się, że te komórki, w których jest uszkodzony ten gen, nazwijmy go tak, jak on się rzeczywiście nazywa, czyli K-raz, jeżeli on jest uszkodzony. No to wtedy musimy zastosować odpowiedni inhibitor tego procesu, czyli tej fosforylacji, i jeżeli to zrobimy, to będzie wszystko w porządku. No niestety nie jest to takie proste, dlatego że w komórce obowiązuje pewna zasada. Nic nie jest robione jednorazowo, może jednokrotnie, tak będzie lepiej. To znaczy, jeżeli jest jakiś proces metaboliczny od A do Z, i gdzieś jest jakieś uszkodzenie wewnątrz w tym procesie, to jeżeli zastosujemy ten inhibitor tego procesu, to będziemy mogli ten proces wyłączyć. Ale bardzo wiele procesów jest dublowanych, a nawet triplowanych. Chodzi o to, żeby proste uszkodzenie nie zniszczyło od razu całego organizmu, ale my to potrafimy już wykorzystać dzięki temu, że wiemy, i do tego była potrzebna jeszcze jedna rzecz, o której zacząłem mówić wcześniej, a mianowicie diagnostyka molekularna. I to jest to, co przez ostatnie 20 lat, czym się zajmowałem, i co przez ostatnie 20 lat, albo no tak, bo można przyjąć, że ten pierwszy taki moment to jest początek 2000 lat. Oczywiście ta diagnostyka molekularna, ona była robiona wcześniej dużo, już w latach 80., -tych, 90. -tych. Ale nie w tym celu. W tym celu, żeby wyodrębnić grupę, której podanie tego leku będzie sprzyjało, czyli klinicznie oni uzyskują pewną przewagę nad tymi, które tego nie ma, no to wtedy okazało się, że to jest bardzo funkcjonalne. I takim pierwszym lekiem, który został w ten sposób wykorzystany, to był Imatini. To jest lek, który ma zahamować taki proces przekazywania informacji o aktywacji jakichś tam procesów metabolicznych, gdzie uszkodzony jest czynnik, który się nazywa kit. No tak się nazywa akurat. I ten C-kit, czyli komórkowy kit, jak jest uszkodzony, to powstaje taki typ nowotworu, który się nazywa gist. Okazało się... I to był eksperyment przeprowadzony na takiej pani z Finlandii. Że jak się jej podało ten inhibitor tego procesu, czyli że wyłączyliśmy ten kit, uszkodzony ten kit, wyłączyliśmy, to się nagle okazało, że ta kobieta wróciła do zdrowia. No i jak to się zaczęło, to się taka kula śnieżna zaczęła toczyć. Dzisiaj mamy 500 może różnego typu inhibitorów, inhibitorów różnych procesów. I my tylko musimy powiedzieć, aha, to są inhibitory tego procesu, to są inhibitory tego procesu, jeszcze innego procesu, prawda? I teraz tylko jak przychodzi pacjent, to my mu sprawdzamy. W laboratorium. Jaki jest typ, no, w laboratorium. Jaki jest typ tego uszkodzenia. Uszkodzenia, tak? uszkodzenia. Który wpływa na typ nowotworu. I, i tak? piszemy do lekarza, proszę nie używać dla niego tego, bo to nie działa z tym. Natomiast dla tego drugiego, proszę użyć to przeciwciało i w ten sposób mamy bardzo wiele różnych nowych lekarstw, które jak się okazało można podawać do doustnie w postaci pigułek. Czyli i... jest nie pastylka na raka. Nie, to nie jest pastylka na raka niestety. To jest pastylka na konkretnego pacjenta, który ma tego raka. Zdrowy przerywnik reklamowy. Potwierdzaj swoje zdrowie. Ustal sobie moment w roku na badania lekarskie. Morfologia krwi, cytologia, USG piersi i jajników. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rakendrol.pl Gdy się wpisuje w wyszukiwarkę nowe metody leczenia nowotworów, przegląda się te portale. To widać ogromną nadzieję wokół immunoterapii. Tak, to jest rzecz, która się zaczęła może 5, może 10 lat temu. Czyli to, co się dzieje pomiędzy nowotworem a układem immunologicznym, to jest bardzo skomplikowany system uzależnień. I teraz my możemy, stosując tą immunoterapię, wykorzystać dwie drogi. Pierwsza to jest Sprawdzić nasz aparat dostarczany przez układ immunologiczny, czy on działa prawidłowo. I to jest jedna metoda. A druga metoda to jest zobaczyć, czy nowotwór nie wysyła sygnałów, które są rozpoznane przez system immunologiczny jako sygnały prawidłowe. Teraz się bardzo dużo o tym mówi, jak starałem się znaleźć informacje na temat immunoterapii. No to. Oczywiste jest, że od 2018 roku, to już bardzo dużo się o tym mówi, od kiedy została przyznana Nagroda Nobla i dostał ją James P. Allison i Tasku Hadgio właśnie za zastosowanie immunoterapii. A my przecież wiemy o tym, czy były pewne sygnały, że tak to działa, że pobudzenie tego systemu immunologicznego. Może spowolnić. Już, My latach, to już wiemy od, od, lat, od lat, od nawet od wieków można by powiedzieć. Tak, tylko, że do tej pory nie umieliśmy tego wykorzystać. Jak powiedziałem, system immunologiczny to jest jeden z większych cudów natury. To jest coś fantastycznego, ale niezwykle przy tym skomplikowanego. Jego związki z całą resztą układu są do dzisiaj nie w pełni poznane. To, cośmy próbowali robić, to jest próbowaliśmy po prostu na hamę go aktywować. Nie da się. On jest zbyt, że tak powiem, wysublimowany, żeby się na takie coś dał złapać. Co to znaczy? Podajemy po prostu. No na przykład był taki zarażający. Jest taki amerykański naukowiec, który się nazywa Rosenberg i który robił tego typu eksperymenty, że na przykład podawał interleukinę drugą. Interleukina druga jest czynnikiem wzrostu, wobec tego on się spodziewał, że jak poda interleukinę drugą do komórek rakowych, no to wyindukuje system immunologiczny i ten system immunologiczny powinien zniszczyć. No ale okazało się, że... Czyli, że, że, że rak zaalarmuje system immunologiczny. Tak. i on. Nie, po prostu... że system immunologiczny zostaje zainfekowany, zaindukowany i stworzył w sobie dodatkową moc, żeby zniszczyć ten nowotwór. Okazało się, że tak nie można. Że ci ludzie... I to znowuż też trochę tam się poprawiło, troszkę nie, bo na początku to niby nie działało. No, wszystko jedno. W każdym razie taka prosta metoda nie działa. Trzeba wymyślić lepsze. To trwało trochę czasu, bo badania Rosenberga to są lata 70., a dzisiaj mamy, tak jak pan powiedział, nagrodę Nobla z 2018 roku, prawda? Czyli to jest gdzieś jakieś znowuż. Około 50 lat. W międzyczasie były szczepionki, w międzyczasie są przeciwciała, które są robione przeciwko antygenom, które są na komórkach nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko działało tak na półgwizdka. Tak naprawdę to się okazało, że najlepszym sposobem jest wyblokowanie możliwości nowotworu, wymuszania na. Układzie Immunologicznym, informacji, jestem swój, proszę mnie nie niszczyć. Czyli wymuszenie na nowotworze, tak żeby on miał informację. nowotwór wysyła cały wysyła. czas sygnały, żeby się mną nie zajmować, bo ja jestem tak jak wszystkie swoje komórki. W przeciwnym wypadku, gdybyście rozdmuchali tą aktywność, no to można by się spodziewać autoimmunologicznych. I to jest rzeczywiście jedna z najczęstszych objawów. Jakby pan się wgryzł, że tak powiem, w te immunologiczne prace, to się okazuje, że tak naprawdę to nie wszystkie komórki, nie wszystkie typy nowotworów i nie u wszystkich pacjentów one będą dawały efekt pozytywny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, że nie od razu Kraków zbudowano. System immunologiczny, tak jak wszystko inne, musi się uczyć. I on jest tak skonstruowany przez naturę, że on się cały czas uczy. I cały czas może, nawet jeżeli już zaczyna działać, to cały czas może wytworzyć inny rodzaj sygnałów, które całkowicie zlikwidują. Dlatego ten moment, kiedy system immunologiczny jakby pokonuje to, co nowotwór by chciał, jest osiągany czasami po kilku miesiącach nawet. Czyli że lecz... system immunologiczny wreszcie rozpoznaje tak. nowotwór jako ciało, zaczyna, obce. tak? Zaczyna rozpoznawać. Te wszystkie ostatnie osiągnięcia, które my mamy w immunoterapii, to są właściwie głównie takie, że wyłączamy tak zwane punkty uchwytu, w których się produkuje substancje, które uczą system immunologiczny mówienia, że on jest, jest, swój. jest swój. Może być też tak, że tak zrobimy komórki systemu immunologicznego, że one zaczną przeciwciała produkować, żeby zahamować ten element, który wysyła sygnały ja jestem swój. Czyli z dwóch stron możemy zaatakować ten nowotwór. Z jednej strony to jest, że oszukujemy to oszustwo, które chce zrobić nam nowotwór. My w drugą stronę go oszukujemy. Czyli <laughs> to takie podwójne, podwójne. Mogą być dwa oszukaństwa. Jedno jest takie, tak. że <laughs> zmieniamy zachowanie tego nowotworu, że on już nie wysyła tego sygnału jestem swój. A drugie, wysyłamy sygnał. On nie dla... może wysłać, bo myśmy mu zablokowali to miejsce do tego sygnału, do tworzenia tego sygnału, prawda? I dlatego on nie może wysłać. A jak nie może wysłać, no to, no to nie ro... jest, jest rozpoznany jako obcy i trach, trach i już go nie ma. No oczywiście to nie jest takie proste. To byłby pełny sukces. A z drugiej strony jest tak, że możemy pobudzić system, system immunologiczny, i nauczyć go, tak. co ma rozpoznać jako obce i, on to... i wtedy tak. prosto leci do tego nowotworu, tak. rozpoznaje go no, jako tak. obcy. I... Leci, nie leci, ale w każdym razie tak to działa. I, i go niweluje. A no co, i co ze szczepionkami? Ten... No szczepionki, Jaka, szczepionki to jest właśnie takie szczepionek? Proste. Bo czytam... Właśnie znowu doniesienia prasowe. A szczepionki znowu Spansy... mogą być dwu, dwójakiego rodzaju. Pierwsze to są profilaktyczne, i taką szczepionką klasyczną jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV. To jest profilaktyczna szczepionka. I jej się dzisiaj podaje dziewczynkom powinno się facetom też podawać, czyli młodym chłopcom, przed rozpoczęciem życia płciowego. Dlatego, że one mają wywołać tak, jak zwykła szczepionka. Powstawanie przeciwciał, które będzie zmagazynowane po pewnym czasie i w pamięci immunologicznej, i na cały, teoretycznie, na cały okres życia, życia płciowego będzie obowiązywała. No ale I to tutaj... polega na tym, że wytwarzamy antygeny, które są związane z wirusem HPV, różnymi typami wirusa to jest. 16, 18, no już nie pamiętam tych wszystkich nas 52, nie pamiętam jak, ale w każdym razie 16, 18 to są te najważniejsze. W tej chwili mamy różne szczepionki. Jedne są przeciwko 16, 18, a drugie są na 7 różnych antygenów i można to wykorzystać. Dobrze, tylko tutaj mamy taką sytuację. Tutaj szczepionka mamy taką sytuację. Profilaktyczna, ale możemy szczepionki lecznicze robić. Ale właśnie nie. Terapeutyczne. Tu mamy taką sytuację w przypadku wirusa HPV, że my tak naprawdę uprzedzamy wirusa który może w przyszłości tak, spowodować oczywiście. nowotwór. Problem z A co z taką sytuacją, w której już widzimy, że jest sytuacja, która może się potencjalnie rozwinąć? Są genetyczne uwarunkowania do tego. Widzimy, że coś już takich nawet jest w nie organizmie. Ma. Takich jeszcze szczepionek nie ma. Ale gdybyśmy podali szczepionkę, to jesteśmy w stanie zahamować ten proces. Tak, ale to nie zawsze jest takie proste. My nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby zrobić szczepionkę na raka. Tego się nie daje jeszcze, bo to można by zrobić, gdyby to był jednolity układ, ale nie jest. Każdy nowotwór ma inny obraz, z innego źródła powstają zmiany, w innych są antygeny. No, nie da się zrobić w jednej szczepionce tego wszystkiego. Natomiast terapeutyczne szczepionki można robić, ale dopiero wtedy, kiedy się ten nowotwór już pojawi, bo wtedy możemy wyłapać te antygeny, zrobić przeciwciała przeciwko tym antygenom nowotworowym. I powrotem wprowadzić. Czasami nawet wprowadza się te antygeny przy pomocy specjalnego typu limfocytów. One się nazywają tumor infiltrating antigens, czyli takie, które będą miały przeciwciała przeciwko temu konkretnemu nowotworowi, bo każdy nowotwór jest inny. Gdyby one wszystkie były takie same, to byśmy sobie już dawno z nimi dali rad, ale nie są. Czy to oznacza, że tu już mówimy o przyszłości takiej. Futurystycznej. Nig, nigdy <laughs> naukowcy jeszcze nie powiedzieli, że to już się dzieje, ale czytam doniesienia z Uniwersytetu w Pensylwanii, gdzie naukowcy twierdzą, że to jest przyszłość i że to będzie osiągalne w bardzo konkretnych przypadkach, właśnie indywidualnie, tak spersonalizowane, tak jak pan to teraz opisał. Czy to oznacza? Że my w ogóle odejdziemy od takich, na przykład, prewencyjnej mastektomii, że odejdziemy od tych prewencyjnych operacji? Czy to oznacza, że będziemy w stanie tak przebadać człowieka, żeby wyłapać te, te konkretne punkty zapalne? Chcielibyśmy, ale to jest na razie pieśń przyszłości. Czy to będzie za. 50 lat, czy to będzie za 20 lat, tego nie potrafię powiedzieć. Ale niewątpliwie personalizacja procesu leczenia jest drogą do wyleczenia, albo przynajmniej zaleczenia choroby nowotworowej. To nie jest choroba, która zniknie z naszego, tak jak nie wiem, ospa czy coś takiego. Niestety tego nie możemy zrobić, dlatego że, tak jak mówię, główną przyczyną powstawania nowotworów jest uszkodzenie naszego materiału genetycznego i my nie mamy na to żadnego wpływu. Znaczy mamy pewien wpływ, prawda? Możemy dostosować nasz sposób odżywiania się, życia i tak dalej i tak dalej do tego, żeby stworzyć sobie warunki, w których mam najmniejsze szanse na uszkodzenie. Ale nic nie zrobimy z promieniowaniem kosmicznym, bo to się nie da po prostu cokolwiek zrobić, bo ono zawsze będzie, prawda? Czy naturalne promieniowanie Ziemi czy możemy powiedzmy zlikwidować podawanie tych wszystkich środków ochrony roślin tak? i tak dalej? Doprowadzi do tego, że będą duże plony i nie będzie tych wszystkich chemicznych rzeczy, które są, ale to jest pieśń przyszłości, prawda? Niewątpliwie tym sposobem na leczenie nowotworu, ja bym raczej tak, będzie albo spersonalizowana terapia, albo coś, o czym w ogóle jeszcze tutaj nie mówiliśmy. A mianowicie wytwarzanie organów, które są zaatakowane przez chorobę nowotworową. Wymiana Czyli organów. Wymiana, coś, o czym tak, science fiction i to się, od dawna. I to się robi. No, to jest tak, jak można sklonować już różne zwierzątka, dlaczego by nie sklonować komórek, które mogłyby utworzyć wątroby? Gdybyśmy na przykład, od pacjenta pobrali z nowotworem wątroby, pobrali kawałeczek wątroby czyściutkiej, zdrowej itd. Tak i z tego wyhodowali całą masę ogromną, żeby utworzyć nową wątrobę tego samego człowieka. To dlaczego nie moglibyśmy wyciąć tej uszkodzonej i wsadzić tą zdrową? Ale to jest nasza abstrakcja. Pieśń bardzo i te, nad tym w przyszłości. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo, bardzo chciałbym dożyć kiedy coś takiego zostanie zrobione. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś publikowano w Time, chyba, albo w Newsweeku. Taką myszę, na której grzbiecie było zrobione ucho. Nie pamiętam takich rzeczy. To potem panu pokażę, bo mam tutaj ze sobą to zdjęcie, to potem panu pokażę. Chrząstkę umiemy już robić. Skórę umiemy robić, ale wątroby jeszcze nie, bo to nie jest monolit. To nie są komórki jednego rodzaju, tam są naczynia. Tam jest mnóstwo innych typów komórek. I żeby tą wątrobę zasiedlić, żeby otrzymać taki obraz, jaki daje nam. Ta prawdziwa zrobiona w macicy kobiety wątroba, to jeszcze trochę czasu potrzeba. Na razie nie mamy takiego kombajnu, który by coś takiego potrafił zrobić. Ale cóż, czas pokaże najlepszą metodą. Bądźmy optymistami. Rozmowę z profesorem Januszem Siedleckim znajdziesz w odcinku Jak powstaje rak. Kojarzysz akcję Dzień na U? Czy zbieram na włosy? To inne działania fundacji Rock'n'Roll. Wszystkie te akcje mogą się odbywać dzięki stałym darczyńcom. Zostań rakafelerem! Dołącz na klubrakafelerów.pl. Podcast nagraliśmy dzięki współpracy z Voicehouse.